Ja tak nie lubię z nimi gadać na te tematy. Powiem ci, mamo, że ja to lubię z tobą o seksie porozmawiać. Skąd się biorą dzieci? To cykl rozmów z psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi, w którym ekspertki odpowiadają na ponad 300 prawdziwych pytań dzieci i młodzieży o seksualność, seks, dojrzewanie, relacje, bezpieczeństwo i zdrowie. To pierwszy polski podcast o edukacji seksualnej, w całości dedykowany rodzicom i opiekunom, z którego dowiecie się, jak w bezpiecznych domowych warunkach przekazywać sprawdzoną wiedzę i budować zaufanie. Premiera audycji już 29 marca. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Naprawdę tych rozmów, które zahaczają o seksualność, tych tematów jest bardzo dużo. Pojawiają się już u bardzo malutkich dzieci. Dla dzieci rozmawianie o seksualności to jest rozmawianie o relacjach, o świecie, który je interesuje, o ich ciele, o nich samych. I dlatego też jak się zaczyna rozmowy z dziećmi o seksualności od samego początku, to jest taka sama rozmowa jak na każdy inny temat. To jest też takie pytanie, którym też można jakby zaciekawić dziecko i spytać w ogóle, jak ono o tym myśli, jak ono się z tym czuje, tak jak ono to rozumie. Wychowanie polega na modelowaniu zachowań, w najprostszy sposób mówiąc o tym, dawaniu przykładu, tak, swoim zachowaniem. I, że tak powiem, werbalne przekazy są jedynie dodatkiem, tak, do naszych zachowań, które są o wiele silniejszym nośnikiem emocji, naszej takiej autentyczności, wiarygodności. Dzieci są na to niezwykle wrażliwe. Dzieci się uczą przez obserwacje modeli, a rodzice im modelują pewne postawy, podejście, słownictwo, reagowanie na różne rzeczy. Zwracałabym uwagę też na to, jak my się zachowujemy w danym okresie rozwojowym naszego dziecka. No i te reakcje naprawdę bywają bardzo ważne, bo później wstyd odnośnie seksualności, wstyd własnych piersi, intymności miesiączki niestety pojawia się w rozmowach w gabinetach psychoterapeutów o wiele, wiele później. Naprawdę, tak nie jest i masturbacja dziecięca jest zwyczajna, normalna i po prostu jest częścią tego naszego rozwoju. Jeszcze raz powtarzam, nie karajmy dzieci za rozwój fizjologiczny. Jeśli dziecko przychodzi i zadaje pytania, to my to zawsze traktujemy na zasadzie: rodzicu, zrobiłeś dobrą robotę, twoje dziecko chce z tobą rozmawiać. To powinna być reakcja taka akceptująca, rozumiejąca i też wyrażająca jakąś radość jak najbardziej, bo to jest radosne wydarzenie, to jest no taki rodzaj rytuału przejścia, gdzie ciało zwiastuje, że dziewczynka dorasta i już z dziecka powoli się przeistacza w kobietę. A chodzi o to, żebyście w swoich ciałach czuły i czuli się maksymalnie komfortowo. Że jeśli chcemy, żeby nasze dzieci umiały stawiać granice i umiały mówić innym ludziom nie, kiedy oni je przekraczają, i jeżeli chcemy, żeby umiały no właśnie stawiać te granice w sytuacjach i w sytuacjach seksualnych i w innych relacjach też i mówić, że na coś się nie zgadzają, że czegoś nie lubią, że czegoś nie chcą, no to rodzice tutaj pełnią ogromnie ważną rolę w takim pokazywaniu, że tak można i że to trzeba po prostu szanować, jeżeli ktoś nam mówi, że czegoś nie chce. Cieszyć się, że ma taką relację z dzieckiem, że dziecko mu to mówi i mieć świadomość, że dla tego dzieciaka to był niezwykły stres, żeby to powiedzieć, że to jest jedno z najtrudniejszych wydarzeń prawdopodobnie w jego życiu, poinformować rodzica o swoich przeżyciach. Nigdy bym nie pomyślała, że nauka obsługi pralki może się wiązać z edukacją seksualną, a jednak. Bo to jest jakby w ogóle straszny kawałek edukacji, strasznie ważny cel edukacji seksualnej, czyli my mówimy o seksie, my edukatorzy i edukatorki seksualni, nie dlatego, że mamy z tego przyjemność i jesteśmy zboczeńcami, jak niektórzy myślą, tylko dlatego, że rozmawianie o tym sprawia, że ten temat staje się normalny, neutralny, tak? Przestaje być tabu. A dzięki temu, że przestaje być tabu, to potem ludzie mogą rozmawiać o tym swobodnie ze swoim partnerem, ze swoją partnerką i mogą rozmawiać ze swoim lekarzem i ze swoją lekarką, a to jest strasznie ważne. Natomiast też chyba to, o czym warto by było wspomnieć, to przede wszystkim kwestia tego, że akurat u nas w Polsce jest faktycznie tak, że osoby do 18 roku życia tak naprawdę same nie mogą podjąć leczenia. Pomiędzy 16 a 18 rokiem życia nabywają jedynie współudział, więc warto też ewentualnie rozeznać się, jeżeli jest do 18 roku życia, czy potrzebna jest wizyta z rodzicem opiekunem, czy wystarczy tylko i wyłącznie na przykład pisemne oświadczenie rodzica opiekuna.
porozmawiać w ogóle z na przykład mamą, tatą, z osobami opiekującymi się. Słyszałam o tym, że w sumie to może warto by było pójść do ginekologa i że wiesz co, to ja w sumie bym chciała iść i ty możesz poczekać przed, bo ja bym chciała też zobaczyć w ogóle, jak to wszystko wygląda. Seks jest bardzo fizyczny i zdarzają się podczas niego różne rzeczy, różne dziwne dźwięki. Ktoś się spoci, ktoś może puścić bąka i to jest całkowicie normalne. Seks też nie musi być taki bardzo poważny, więc jeżeli zdarzają się takie sytuacje, można obrócić je w żart, można się pośmiać i po prostu kontynuować zabawę. Nie, drodzy panowie, to tak nie działa. Tak samo jak na szczęście wasz penis od wkładania go do pochwy czy do odbytu nie robi się coraz cieńszy jak zatemperowany ołówek. Na pewno nie zawstydzać, na pewno nie wyśmiewać, na pewno nie zachowywać się w jakiś taki dziwny sposób, który sprawi, że nasze dziecko poczuje się jeszcze gorzej. Że na przykład zgłaszają się do seksuologa i seksuolog mówi tak, z dużą prawdopodobieństwem jest tak, że państwa dziecko jest transpłciowe. Też potrzebowały psychoedukacji, potrzebowały przegadania tego doświadczenia, też poszukiwały informacji właśnie na to, jak się zwracać, jak reagować. Też są bardzo fajne historie, kiedy słyszę o tym, że ktoś przychodzi i podaje mi swoje imię właśnie w procesie tranzycji, które już ma, i ja się pytam często o historię tego imienia u tych osób i oni mówią, że to z mamą wymyśliliśmy na przykład, albo że gdybym się urodził tak jak miało być chłopcem, urodziłem się dziewczynką, to mam tak, ale jakbym się urodził chłopcem, to rodzice planowali właśnie takie imię, i te historie tych imion są często właśnie świetne i fajne, że ci rodzice w tym współuczestniczą. Bardzo ważne, żeby rozmawiać na ten temat z dziećmi właśnie w ramach również ich bezpieczeństwa. Nie strasząc, ale mówiąc o wszystkim, tak? Czyli o tym, z czym jest związane nasze życie. Czyli ta sfera seksualna, ona może być równie dobrze piękna i przyjemna, ale może się też coś w niej takiego zadziać, co będzie wbrew nam. I tak podejrzewam, że większość rodziców, jak nie wszyscy, jednak chcieliby być tym pierwszym kontaktem dla dziecka, które czegoś by doświadczyło w kontekście przemocy seksualnej, bo chciałoby tam być dla nich i chciałoby być tą pierwszą bliską osobą, która im w takiej sytuacji pomoże. Jeżeli my tego tematu w ogóle nie otworzymy, to możemy się nawet nie łudzić, że dziecko do nas przyjdzie, bo ono nawet nie będzie wiedziało, czy to, co się zadziało, było okej. Żeby móc zbliżyć się do naszego dziecka jeszcze bardziej, to warto go słuchać i rozmawiać, to ponownie powtarzam. Dodatkowo tak naprawdę nasze dziecko w ogóle się nie zmieniło, nie zmienia, jest cały czas naszym synem, córką. Tylko pewien fakt o nim macie państwo w rękach tak naprawdę, więc ono wam też ten swój sekret w jakiś sposób powierza. Także warto go nie wykorzystywać w złym celu, a sprawić, że możecie się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć. Słuchać się nawzajem, być blisko. Jak to moja mama powiedziała, wydeptywać tą drogę do dziecka i słuchać, rozmawiać. Skąd się biorą dzieci? Premiera audycji już 29 marca. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów.